tytuł kursu – Zasady obliczania wynagrodzeń. Moduł – Obliczanie wynagrodzeń pracowników według różnych systemów wynagrodzeń. Temat – Metody obliczania wynagrodzeń. Płaca jest dochodem osób wykonujących pracę podporządkowaną na podstawie umowy o pracę, powołania, nominacji lub innej pracy o charakterze cywilnoprawnym. System płac to pojęcie dotyczące wiązania wysokości płac z nakładami i wynikami pracy. W praktyce gospodarczej i literaturze ekonomicznej uznanym za pojęcie równoznaczne są formy wynagrodzeń. Podstawą organizacji płac w przedsiębiorstwie jest taryfowy system płac, zwany również układem taryfowym. Układ taryfowy zawiera stawkę podstawową, tabelę płac i taryfikator kwalifikacyjny. Te elementy wpływają na wynagrodzenie zasadnicze pracownika. Czasowy system wynagrodzeń polega na tym, że pracownik otrzymuje wynagrodzenia za przepracowany czas. Dzieli się on na płacę czasową, która polega na tym, że pracownik otrzymuje wynagrodzenie wynikające z przepracowanego czasu, a wysokość tego wynagrodzenia jest wyznaczona iloczynem stawki za jednostkę czasu i wielkości przepracowanego czasu, oraz płacę czasowo-premiową, która obejmuje oprócz wynagrodzenia za przepracowany czas premię. Może być ona kwotowa lub w procentach od płacy zasadniczej. Akordowy system wynagrodzeń polega na tym, że wynagrodzenie zależy od ilości i jakości wykonanej pracy. Wyróżnia się następujące rodzaje akordu. Prosty, z premią, progresywny, zryczałtowany. Cena akordowa jest ilorazem stawki w złotych do normy wyrobu wyrażonej w jednostkach produkcji na jedną godzinę pracy. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.